Hej, z tej strony Mateusz, a dzisiaj mam dla Was małego start-time o tym, jak to przypadkiem ukradłem Simsy, by móc w niej grać. I nie, nie jest to clickbait czy coś w tym stylu, jest to dość śmieszna historia i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przypominam Wam o subskrypcji kanału oraz dziękuję za prawie 1000 subskrypcji, a teraz. Lecimy z koksem. Na początku warto zacząć od tego, że nie miałem okazji grać w Sims 4 zaraz po ich premierze. I że ogólnie granie w gry u mnie było dość ciężkim tematem, ponieważ 1. Nie miałem dobrego komputera. Komputer, który był ogólnie dostępny dla każdego domownika, był na tyle słaby, że odpalenie na nim Minecrafta kończyło się blue screenem. 2. To nawet nie był mój własny komputer. 3. Internet też nie był wtedy moją mocną stroną i nie oszukujmy się. Wciąż nie jest i prędkość mojego internetu ma wiele do życzenia. Dopiero około 2 lata po premierze gry dostałem własnego laptopa, więc w końcu mogłem sobie pokochać w Simsy normalnie, no i w Minecrafta. I naprawdę nawet nie wiecie, jak się mogę cieszyłem. Przegrałem całe wakacje praktycznie w The Sims 3, no i średnie wiecie. Ale wiecie, z czasem czułem takie coś, że mogę coś więcej, mogę mieć więcej Simsów i. No, wiesz, po prostu kupię sobie The 4. Ale, jak już wspominałem, internet i jego szybkość nie była u mnie mocną stroną. Samą trójkę, którą kupiłem na Originie, pobierałem dość dość długo. Więc stwierdziłem, że po prostu kupię grę w wersji płytowej. Ale też nie było mnie stać na grę, która kosztowała wtedy sam nawet nie wiem ile. Sims 4, wersja pudełkowa. Obecnie kosztuje 133 zł, tak, że no powiedzmy 140? Tak, powiedzmy, nie. Więc mój mózg stwierdził, hm może po prostu kupię grę używaną na Oli X. A jeśli w jakiejś historii jest mowa o Oli X, to wiadomo, że ta historia nie będzie zbyt nienormalna, więc... tak. Szukałem naprawdę różnych ofert i znalazłem ofertę. Która dość mnie zaciekawiła, ponieważ osoba, która tą grę sprzedawała, było wyraźnie widać, że ta osoba ani trochę nie wie, co robi. Jeśli ktokolwiek jeszcze ma Sims w inwestycji pudełkowej, to wie, że jest w środku książeczka albo jakaś karteczka, i na tej karteczce, książeczce z tyłu jest kod do gry, który trzeba wpisać, żeby grę uruchomić. No i ogólnie, jeśli chcemy tę grę odpalać bez płyty, po prostu bierzemy ten kod, wpisujemy go na origina i gra jest na originie. Możemy grać bez płyty. Jakby nie wiedząc czemu ta osoba dała ten kod dosłownie na oddzielnym zdjęciu w jakości Full HD, ale nie Full HD takiej memicznej, że wiecie Full HD, tylko dosłownie Full HD 4K. I 15-letni już stwierdził, że coś tu śmierdzi, jakby to normalny daje taki kod. Nawet nie wiedząc co to jest za kod, raczej bym go nie dał do ogłoszenia. To jest logiczne. Owszem, mógłbym pokazać płytę, pudełko, że jest całe niepracowane. Ale po co komu kod? Wtedy stwierdziłem, że pewnie kod jest wykorzystany, albo po prostu coś tu mega śmierdzi. Ale stwierdziłem, że w sumie ok, mogę to sprawdzić, przecież na pewno ten kod nie działa, więc mogę go wpisać na Origina i się upewnić, że kod nie działa w 100%. I nie wiem, myśląc, włączyłem Origina, kliknąłem sobie wprowadź kod produktu, wpisałem kod, no i kliknąłem dodaj Moje oczekiwania były takie, że Pokaże mi się podobnie, że kod został wykorzystany, albo że jest nieprawidłowy. Ale nie! Okazało się, że całkiem przypadkiem podpierniczyłem czyjąś grę z Olej X-a, ponieważ gra dodała mi się do konta. Żeby nie było, ja tego nie planowałem, byłem pewny, że kod nie działa i po prostu chciałem to sprawdzić, nie chciałem tej gry podpierniczyć, po prostu byłem ciekaw. Dosłownie niechcący podpierniczyłem czyjąś grę. I szczerze powiedziawszy, naprawdę wtedy nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Bo trochę głupio było mi pisać do jej maila typu Hej, słuchajcie, ta gra nie jest moja, ukradłem ją przypadkiem, niechcący, dodałem kod do swojej biblioteki i gra jest moja. Eee, proszę, zabierzcie ją. Czy powinienem napisać do tej pani z ogłoszenia, żeby zdjęła kod, ponieważ może ktoś go wykorzystać? I gdzie to zrobiłem? Nic. Po prostu tą grę mam do tej pory. Także no. Polecam się na przyszłość. Żeby nie było naprawdę nie zachęcam was do robienia czegoś takiego. Ja zrobiłem dość ciekawości, nie chciałem tego podpierniczyć. Stało się, że tą grę mam do tej pory, ponieważ było głupio mi się tego przyznać. No bo kto mi uwierzy, że nie chciałem tego sobie specjalnie. Pewnie nawet po z was w to nie wierzy, więc no, excuse me. Więc tak właśnie w ten sposób oszczędziłem pieniądze i przypadkiem zdobyłem grę. Nie ale ją zdobyłem. Także no. Jeżeli wy też mieliście akcję podobną do tej lub coś w tym stylu, to proszę napiszcie o tym w komentarzu, bo też chcę się pośmiać i chcę się poczuć mniej winny. Serio do tej pory. Się, czuję się z tym głupio. I tak, to tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji kanału, lajkowaniu like, oraz komentowaniu. Jeżeli historia i filmik Ci się spodobała, to śmiało udostępnij go, ale proszę nie wysyłaj tego filmiku na policję. Please. To tyle. Cześć na razie, dziękuję za obejrzenie i widzimy się w poniedziałek. Pa pa.